jest to również przestępstwo. Natomiast, panie Włodzimierzu, może przejdźmy teraz do tego, co nastąpiło później i to, dlaczego również w tym studio dzisiaj jesteśmy. Otóż doszło do licytacji pańskiego majątku, na po prostu nie był pan w stanie spłacić. Jak to wyglądało? W poprzednim programie trochę omawialiśmy to, jak to wyglądało, ale przypomnijmy. Po prostu bank nie powinien mnie w 2001 roku licytować, ponieważ z Ministerstwa Rolnictwa otrzymałem pismo, że rolnik, który miał klęski żywiołowe do 2000 roku, powinien mieć prolongowany kredyt i kapitał dwa lata dłużej. Więc ja powinienem być licytowany najwcześniej, gdybym nie spłacił w 2004 roku. Pan pokazywał to pismo? Tak. Wszystko jest w aktach, w sądach i po prostu w prokuraturze. Pisałem do prokuratury, wszystko bez echu. I gdy po tym udrożnieniu koryta rzeki, myśmy już stawali na nogi, wraz z dziećmi stawałem, już mieliśmy jakieś stado podstawowe, zawiadomiłem Akademię, że w 2006 roku będziemy spłacać długi po sprzedaży źrebiąt. Bo czyli pan informował, że pan ma wolę spłacenia tego zobowiązania, już, więc że pan się nie uchyla, już że tak powiem, pomału, głupka pan po nie, prostu, nie rżnie, tylko po prostu pan chce spłacić. Tak, i taki musieliśmy mieć wtedy opis koni, tak zwane paszporty. Taki opis u nas we wsi był 23 grudnia, czy 22, już dokładnie nie pamiętam. A komornik, wiedząc, że i oni wiedzieli, że ja spłacę. Wiedzieli, bo ja dążyłem do tego, by to gospodarstwo przejąć uczciwie. I 9 listopada najechała mnie policja, komornik wraz z policją. Było 7 radiowozów w pewnym momencie. Zabrali mi zwierzęta, zabrali świnie, zabrali konie, 63 sztuki trzody chlewnej i 14 koni. W tym komornik zaniżył w protokole o 16 sztuk trzody chlewnej i od jednego konia. Prokurator później pisał, że umorzył śledztwo względem kradzieży, pisząc, że na przyczepę załadowano 19 sztuk trzody chlewnej. Ja mam zdjęcie wykonane, tak mi się udało jakoś wykonać to wszystko, że po prostu na tym po prostu samochodzie jest 32 sztuki trzody chlewnej. To pan senator, pan chyba, senator, pan ma, to senator zdjęcie, ma właśnie senatorze. Te zdjęcia dałem. Może poprosimy tutaj również pana senatora, aby tę sprawę pokazać. Też omówił. Na tej przyczepie 32 sztuki trzody chlewnej, a następne zdjęcie, panie senatorze, niech pan pokaże, przedstawią, jak facet kradnie świniaka do szoferki. To przecież jest chyba zdjęcie oświatowej po prostu... Obiegu. A co widzimy tutaj na tym zdjęciu, panie Włodzimierzu? Bo na zdjęciu widzimy, że jest załadowanych ile sztuk? Tutaj na tym zdjęciu, gdy się go jeszcze lepiej powiększy, wyliczy się 32 sztuki. Tak bez niczego można wyliczyć 28-29 sztuk, a nie 19. A wpisane jest 19 w protokole. Tak, w protokole. No i na skutek tego, że tak zrobiono, to nadal pański dług nie stopniał. To nie tylko, że nie stopniał. Po prostu tą trzodę chowano 4 miesiące. Sprzedano podstawionemu człowiekowi na licytacji za 7014 zł. A koszt utrzymania opiewał na 11 tysięcy. Konie sprzedali za 27 tysięcy, a koszt utrzymania po prostu opiewał na 39 tysięcy, więc zadłużenie jeszcze wzrosło. Co więcej, by... Czyli na skutek tej licytacji nie dość, że nie zaspokojono roszczeń wierzyciela, to jeszcze to zwiększyło pański jeszcze tak, dług. Po prostu to była wartość co najmniej 80 tysięcy, gdyby komornik od razu sprzedał w ciągu na przykład tygodnia tą trzodę chlewną, to by mój dług całkowicie był spłacony, jeszcze by został. Ponieważ ta trzoda chlewna była trzymana
na terenie rzeźni. I proszę rzeźni. Pana, szanowni państwo, na skutek tego, że takiej po prostu no, głupoty i jakiegoś, nie wiem, jakiego działania, to była zbliża się zemsta. Kolejna licytacja tak. pańskiego gospodarstwa, o której za chwilę będziemy rozmawiali. I chodzi o licytację już tym razem sprzętu. Zabrano wcześniej ziemię, las. Sprzęt, teraz... panie redaktorze, licytowali mi na wiosnę. No, i tu muszę podziękować rolnikom. Będziemy, panie Włodzimierzu, o tym rozmawiać, aby nasi widzowie mieli jak gdyby jasność tego, tej całej sprawy. Zabrano panu już ziemię, potem zabrano zwierzęta. Teraz się szykuje zabranie pańskiego majątku. No, licytacja, resztę ziemi. Sprzętu. Odbierzmy w międzyczasie telefon. Prosimy bardzo, kto z nami jest i skąd. Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kazimierz Urzępa, rolnik z Podrzeszowskiej wsi, członek Stronnictwa Ludowego Ojcowizna. Kłaniam się, panie Kazimierzu. Witam serdecznie. Prosimy bardzo. Serdecznie pozdrawiam pana redaktora. Serdecznie pozdrawiam Włodka. Włodek, trzymaj się. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej audycji. Szanowni telewidzowie, sytuacja, jaką przeżywa pan Włodzimierz, jest obrazem rzeczywistości polskiego rolnika. Polska tak tonie. Pan Włodek jest patriotą, więc szczególną zaciekłością jest niszczony. Ja jako rolnik podrzeszowski, uczestnik strajków, organizator tychże strajków szczytrzeszowskich, w podobny sposób jestem niszczony. Teraz, kiedy pan Donald Tusk ogłosił tak zwane exposé, ze zdwojoną siłą uderzą w nas, w rolników. Czasy komunizmu rekrutowały się okrucieństwem więziennym. Czasy obecne liberalizmu rekrutują się wydarciem ostatniej kromki chleba Polakowi. Żeby Polskę przejął obcy kapitał, to musimy sobie, bracia Polacy, uświadomić. Jesteśmy narodem katolickim. Brońmy wartości krzyża. Brońmy wartości ziemi, naszej ukochanej ojcowizny, bo mamy jedną Polskę. Jeżeli nie staniemy wszyscy w jednym szeregu, nie obronimy polskiej tożsamości, nasi wnukowie, prawnukowie będą tupać na naszych grobach. Panie Włodku, Polska Rolnicza jest z tobą. Dzięki telewizji Trwam, Radio Maryja, możemy jeszcze prezentować swoje bolączki, swoje prześladowania i prześladowania naszych braci Polaków. Polacy, to nie są żarty. Żarty się skończyły. Jesteśmy narodem do likwidacji i mówmy sobie to otwarcie z podniesioną przyłbicą. Ja przepraszam za podniesiony ton, ale serce mi pęka, jak słyszę właśnie takie teksty, takie sytuacje, jakie przeżywa pan Włodek. Jest to straszna rzecz. Następny temat, który drąży i wyludnia wieś podrzeszowską, są wiatraki, o których za chwilę szanowny kolega Daszek zapewne przedstawi dogłębnie. Szczęść wam Boże, sztandarem naszym będzie krzyż, co ojcu wiódł do chwały i nas zawierzy także wzwyż, gdzie buja orzeł biały. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Panie Kazimierzu, panie dzwonił pan Kazimierz Chorzępa. No, dziękujemy. Jest widać wsparcie pana. Tak jak wspomnieliśmy, będziemy dalej kontynuować nasz wątek. Zabrano panu ziemię, zabrano świnie, zabrano konie. Teraz chce się licytować dalszą część gospodarstwa, ale wyjaśnijmy bardziej i dokładniej ten element licytacji tej trzody chlewnej. Pan senator Grzegorz Wojciechowski przyglądał się tej sprawie i w tej sprawie też interweniował w odpowiednich urzędach. Panie senatorze, co pan ma do powiedzenia w tej kwestii? Panie redaktorze, ja widziałem w zasadzie zdjęcia i mam tutaj zdjęcia od pana Knurowskiego przed sobą. I to, co zobaczyłem na zdjęciach, to przeszło no, wszelkie jakieś moje pojęcie na temat, w jaki sposób można się znęcać nad zwierzętami, w jaki sposób można wykonywać taką czynność, która jest prowadzona przez komornika sądowego.
pod nadzorem sądu, a więc instytucji, która jest zobowiązana do nie przestrzegania prawa, ale i zobowiązuje innych do przestrzegania, więc sama powinna być przykładem, w jaki sposób należy jakieś czynności wykonywać. Na wielu zdjęciach, tu jedno zdjęcie, to co przekazałem tam, co są zwierzęta, tam widać, że tam nie ma żadnych mat antypoślizgowych, o których pisze do mnie pan prokurator, że były. Również, jeżeli popatrzymy... Ważna rzecz, pan prokurator, odpisując na pańskie pismo, napisał, że były. Na zdjęciach widzimy, że ich nie ma. Że ich nie ma, oczywiście. No mam tutaj zdjęcie to, które tu już było prezentowane. Z tego zdjęcia wynika, jeżeli zgodnie z przepisami była wysokość tych but, które od samochodu, które tutaj widać, to mężczyzna, który trzyma tego śpiniaka, musiał mieć wzrostu co najmniej 2,80. No jeszcze póki co nie słyszałem, żeby był przypadek, żeby ktoś miał tyle wzrostu. A więc albo jest to rekord Guinnessa, albo jest to kłamstwo. Również następne zdjęcie. No, tutaj widzimy załadunek konia i zdaniem prokuratury pomost jest ustawiony prawidłowo, to znaczy 20, pochylenie wynosi 20%, a barierki z boku ograniczające, bo muszą być takie wokół pomostu, to są wysokość 1,40 m. Ja tutaj nie widzę żadnej barierki, która by ograniczała możliwość. No więc znowu poświadczenie nieprawdy. Oczywiście, widać, że koń jest wciągany, nie wolno jest czegoś takiego robić. I tu nie trzeba znać przepisów, wystarczy... Zdjęcie, gdzie go wpychają na siłę. Tak, ja mam to zdjęcie. Koń się przewraca. I tutaj nie trzeba znać przepisów, które regulują te sprawy. Wystarczy mieć zdrowy rozsądek, że tak nie wolno robić. Panie Włodzimierzu, dodajmy, to było na ile dni przed tym, na ile było, jak przyjechałaby ta komisja, czy też ci urzędnicy, czy też cała ta procedura nadania paszportów tym koniom? No, to było 9 listopada, a paszporty były wypisywane 22 lub 3 grudnia u nas we wsi, w Porębie Spytkowskiej. To było tam kobyla, ja tam komuś opisywałem. Komuś się bardzo jak gdyby śpieszyło, tak, żeby to tak, było tak. Przed wydaniem tych paszportów. Przed wydaniem paszportów, bo stąd gdyby chyba były... takie na łapu capu widać gdyby te były paszporty, te to by już nie mogli byli zabrać, bo to była czysta kradzież. Po prostu to było 9, 10, 11 dni przed. Komuś widać śpieszyło. Panie senatorze, co dalej jeszcze widzimy i co można wywnioskować z tych zdjęć i również z pism prokuratury? Panie redaktorze, bardzo ważna rzecz. Widać tutaj funkcjonariuszy, którzy chodzą, nie reagują na tutaj już no, znęcanie się nad zwierzętami, na już tutaj nie robienie krzywdy człowiekowi, ale zwierzęciu, które nie rozumie, co się dzieje.